Siemano, wszystkim tutaj pop-up w kolejnym materiale. W tym materiale porozmawiamy sobie o kolejnym postaci z uniwersum DC. Będzie to tym razem mały Flash, czyli młodsza wersja Flasha. Mały Flash, małego Flasha możecie znać, albo znaliście, albo znacie z serialu Liga Młodych. Nie był on w Lidze Sprawiedliwych, był on tylko w Lidze Młodych. To on był pierwszym z pierwszych czterech superbohaterów w Lidze Młodych. Był to przyboczny Flasha, zdolny chłopak Billy, kumpel Robina, o którym też będzie odcinek. Mały Flash wykazał się w odcinku, nie pamiętam tytułu, ale był odcinek, kiedy ratował córkę królowej pewnego państwa ze świata DC, kiedy to transportował dla niej serce i wykazał się, bo nie dał się Wandalowi Gikosowi, który chciał go zatrzymać, a miał na dostarczenie serca tylko i wyłącznie kilka godzin, więc no naprawdę się spisał. Jest nawet chyba tak szybki jak Flash, tak mi się wydaje. Zakochał się w Artemis, łuczniczce, uczennicy zielonej latarni, zielonej strzały, o którym też będzie odcinek. I cóż, Wally ma to do siebie, że jest młody, trochę stuknięty, narwany, ale lubiany, sympatyczny, miły. No i nosi się w fajnych kolorach, bo ma strój żółto-czerwony. Górę ma żółtą, spodnie ma czerwone. Wyróżnia się spośród ligi młodych. Ma talent. Myślę, że jeśli miałby być o nim osobny serial animowany bądź film, na pewno byłby dobrze zrobiony. No i cóż, jeśli lubicie Flasha lub Kid Flasha, to zostawcie komentarz pod tym filmem na dole. Może wiąże się jakaś dyskusja na temat jednego czy drugiego. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya!